Niedziela, spacer po parku albo w parku Kościuszki w Krakowie. Tak to wygląda. Lekko pada deszczyk, nikogo nie ma. Wszyscy się boją. O, przepraszam, to jest psem wyszedł. No to już sukces. Ale ledwo co pada. Basen pusty. Ludzi nie ma na basenie. Idziemy, idziemy dalej. Teraz będzie ładny mostek. Proszę. Czasami trzeba. Znaczy codziennie trzeba z domu wyjść, by nasze zdrowie nie ucierpiało na ciągłym siedzeniu przy komputerze. Bo wtedy zaczyna się, proszę zobaczyć, jakie ładne alejki. Można wypoczywać. Pada, kropi, ale można sobie pochodzić. Jak to się mówi? W zdrowym ciele zdrowy duch. Jednak to się sprawdza. No chyba, że ktoś jest chory na przewlekłe choroby i musi jednak leżeć w łóżku. Czasami jest to nieuniknione, ale dopóki można chodzić, trzeba się zmuszać, by jednak wyjść z tego domu. Wziąć swoje dziecko, przyzwyczaić do chodzenia. Już nawet przyzwyczajenie dziecka do chodzenia w młodym wieku daje pozytywne skutki, że dziecko sobie przypomina, że jednak warto. Proszę zobaczyć. Tutaj można sobie siąść. Pochuśćcie się na huśtawce. U góry coś huczy, tak? Leci wielki samolot na balicy. Leci, leci. Oczywiście kamera tego aparatu nie pokaże, jaki on jest wielki. Normalnie oczy widzą troszeczkę szerzej. Idziemy sobie dalej, idziemy. Po lewej dworek białoprądnicki. Ludzie sobie siedzą, piją różne napoje, dzieci się bawią. Idziemy dalej, tu jest pusto w ogóle. Proszę, dziecko jakieś krzyczy. Nie krzyczy, niech to robi na polu niż w domu. Krzycz, krzycz. Zdrowsze będą płuca, tym bardziej, że ciepło na polu jest. Proszę, jakie ładne jest. Krzycz głośniej. Tak. Ładnie. Ładnie. Idziemy, idziemy, idziemy. Celem jest. Tak. Celem jest, dokładnie. Jak błonia krakowskie. To wygląda mini. Proszę, jaki piękny plac zabaw dla dzieci. Jakościowo dobre wykonanie. A ja idę dokładnie w chwili wolnej, oczywiście. Zawsze każdy człowiek jest w stanie wygospodarować sobie. Nawet jak jest zapracowany. Nawet jak ma dużo zleceń, produktów i kolejka czeka, żeby coś kupić. W zależności, co kto wykonuje, tak? Czy usługi, czy sprzedaż bezpośrednio. Proszę zobaczyć, jakie piękne wykonanie. Tak, dzisiaj moim celem jest ta maszyna wzmacniająca ręce, mięśnie ramion i klatki piersiowej, proszę bardzo. I druga maszyna, tak zwane wiosłowanko. Łatwo sobie wyobrazić, jakie mięśnie pracują wtedy. No to jeszcze raz na zakończenie. Ujęcie jednej maszyny, bardzo jakościowo dobry sprzęt, proszę zobaczyć, dzięki inicjatywie wyborców i radnych. Radni też przyłożyli swoją rączkę do tego, jednak trzeba ich pochwalić. Tak, no i tutaj zakończymy na 5 minutach.